Serdecznie dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj mamy IP7250K, drukarka atramentowa, która jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o jakość wydruku. Niestety tu w tym przypadku, powiem Wam szczerze, koniec. Wszystkie możliwości, które były możliwe do wykonania, jeżeli chodzi o czyszczenie głowicy drukującej, są wykonane. Enkodery tak samo są wyczyszczone, niestety jest niewyraźny wydruk i za chwilę Wam pokażę. Co zrobimy z tym urządzeniem? Przetestujemy nową głowicę oryginalną Canona, zamontujemy ją, zobaczymy, jaka będzie różnica. Jest oryginalna głowica Canona, udało mi się ją dostać i porównamy, jaki będzie efekt wymiany tej głowicy. Głowicę taką można kupić w różnie, ale generalnie trzeba się przygotować na koszt około 250 do 260, 80 zł, zależy od dystrybucji. Zobaczcie, jaki jest efekt przy zużytej głowicy. I niekiedy udawało mi się to zrobić, jeżeli chodzi o czyszczenie enkoderów, natomiast no w tej sytuacji niestety ani wymiana atramentu, ani płukanie głowic nic nie pomogło i ten wydruk jest taki. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, dokładnie. O. Na tej sekcji czarnej doskonale to widać, że nie ma linii centrycznej, wszystko jest rozstrzelone. Niejednokrotnie pytacie mnie w komentarzach o tą drukarkę, ten czarny foto tak samo jest w kiepskiej kondycji, dlatego no nic tu więcej nie zrobimy poza tym, że nabyłem głowicę Canona, ona ma oznaczenie 82, no i w tym momencie zabierzemy się za to, żeby to przełożyć. Nie jest to zbyt skomplikowana procedura w tych urządzeniach, powiem Wam szczerze, natomiast trzeba. Jest to całkowicie, widzicie, oryginalna, nowa głowica. Ja tylko spróbuję to wszystko odbezpieczyć. Ostrożnie z nią, żeby jej nie uszkodzić. Zamontować głowicę jest dość prosto. Ja na razie może nie będę odbezpieczał. Zdemontuję atramenty wszystkie. Założymy. Później cała procedura, jak będzie inicjacja, prawdopodobnie to chwilę potrwa, dlatego zrobimy sobie film w dwóch częściach. Wyłączę napięcie. Gdzieś tutaj jest prąd. Ja już kiedyś pokazywałem na kanale niejednokrotnie, jak się tę głowicę demontuje. Zobaczcie, to jest bardzo prosta procedura. Jak wyciągnąłem już atramenty, musimy zwolnić dźwignię. Użyjcie coś, jak macie grubsze palce, tak jak ja w tym przypadku, żeby ją dźwignąć. I tak na dobrą sprawę. Głowica no, nie chce wyjść. Już jest nasza. To jest głowica, która była zainstalowana w drukarce. Analogicznie do tego samego robimy to z głowicą nową. Poczekajcie, ja ją tylko wezmę, odbezpieczę. Już Wam pokazuję. Suwamy ją delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Ona ładnie sobie tam wjeżdża. Popychamy ją, kładziemy i zabezpieczenie zamykamy. I teraz tak, ja założę wszystkie te atramenty i sobie porównamy za chwilę, jaki będzie, słuchajcie, wydruk, jeżeli chodzi o jakość na nowej, oryginalnej głowicy. No musi się polepszyć, jest to jednak głowica oryginalna, słuchajcie. Także nie ma innej możliwości, jak polepszenie wydruku. Tą głowicę, jeżeli sobie weźmiemy, przejrzymy się niej, no i wizualnie to tam nic nie dostrzeżemy, poza tym, że niestety wyrzucenie atramentu już z dyszy czarnej jest rozstrzelone i niestety przy nawet wydruku, jak Wam testowy to był tamte, a to jest tekst, zobaczcie, jest wszystko krzywe, nie ma centrycznie, linie są poprzesuwane i momenty są po prostu niewyraźne. Przy pismach będzie to widać, ja teraz jej napięcie dam, tak na dobrą sprawę będziemy musieli chwilę poczekać, aż się wszystko uruchomi. I zrobimy za chwilę test, jak tylko się wyrównają te głowice, jak będzie gotowa do pracy. Generalnie pierwszy start, zawsze pamiętaj, że przy wymianie głowicy to chwilę niestety trwa, żeby to wszystko przerzuciło sobie atramę. Także za chwilę wracamy. No dobrze, moi drodzy, no to wymieniona głowica została. Teraz trwa przygotowanie do drukowania, czyli wyrzuciłem stronę testową i porównamy sobie, jak będzie wyglądał ten wydruk. To jest efekt, tak jak Wam przed momentem pokazywałem, na głowicy zużytej widać tu nierówności, że te linie są poprzerywane i przede wszystkim nie są centrycznie poustawiane. To jest wydruk windowsowski, też nie jest poprzesuwany. Zobaczcie, linie nie są wyraźne, wszystko jest co jakiś czas po prostu całkowicie porozjeżdżane. W tym momencie spróbujemy, właśnie drukuje się te z nowej głowicy i zobaczymy, jak to dla porównania będzie wyglądać. No
No teraz chwila prawdy, zobaczymy, co jest warta nowa głowica. Ja już widzę, że efekt jest całkowicie inny. Zobaczcie. Porównajmy sobie teraz. To jest nowa głowica. Linie wszystkie ostre, wszystkie mocne. Ładnie. To jest stara głowica. Nowa. Jest różnica i to na pierwszy rzut oka. Teraz jeszcze mam nadzieję, że nam to szybko pójdzie. Ja to zakończę. Zrobię OK. I jeszcze w tym momencie spróbuję we właściwościach zrobić wewnętrzny test Windowsowski, który dla porównania stara głowica. I w tym momencie będę ten test drukował na nowej głowicy. Powinno to w tym momencie całkowicie inaczej wyglądać. Tak, tak. Już widzimy różnicę. Zobaczcie. Moi drodzy, nowa głowica. Wszystko ostre. Stara głowica. Porozjeżdżane. Na sam znaczek Windowsa zwróćcie uwagę. To jest na starej głowicy. Także cała wymiana dała nam to, że jednak wydruki są bardzo dobre. Nie trwało to długo. Przygotowanie do wydruku trwa długo. Głowica i drukarka uratowana. Głowica oczywiście nowa, oryginalna Canona. Mam nadzieję, że ta treść Wam się przyda. Łapka do góry, jeżeli Wam się to spodobało. Ewentualnie podeślijcie treść dalej, bo może ktoś szuka oczywiście tego typu rozwiązań dla swojej drukarki. Dziękuję za atencję. Do zobaczenia. Pa!